Kasiu, cieszę się, że jesteś. Ja też. Jak twoja forma? Bardzo dobrze. Zwróciłem uwagę na fragment tekstu w tym utworze, bo to nie jest najnowszy. Ten teledysk już ma trochę i ta piosenka. Mordę mi dorobią, domalują wąsy, albo jeszcze gorzej, k***a na czole. No. Znamy się, kuźwa, jak wynika z tego wszystkiego, prawie 30 lat. Ty raczej unikałaś takich wyrazistych sądów, takich, nawet takich słów. Ale to nawet nie jest przecież jakiś sąd. No, po prostu... jest staropolskie słowo. Tak, i jest po prostu refleksyjny tekst, prawda? Mhm. Potrzebowałam akurat tego rodzaju metafory. Za tym się jednak przecież coś kryje, bo domalować k***a na czole to dla mnie coś znaczy. No. Może dla ciebie też. Tak. No. A zawsze to lepiej niż powiedzieć to jakoś tak przesadnie wprost. To prawda, czy to jest ładna metafora, tylko kto? Bo to jest ciekawe. Kim jest ten podmiot liryczny, który tego k***a domaluje? To są wszyscy spoza mnie. Aha, to sobie zapiszę. No to sporo ich. A tak. Nie, ale poczekaj, naprawdę to są wszyscy? Znaczy, ta płyta to jest wojna Kasi Nosowskiej z wszystkimi? To nie jest w ogóle wojna. To absolutnie, wręcz przeciwnie. Jestem już na takim etapie jakby życia, że nie palę się do wojny. Jestem radykalnie przeciwna wojnom. To jest po prostu tekst, a właściwie w ogóle cała płyta jest propozycją dla słuchacza, żeby spróbował właśnie sprawdzić, czy konieczne są tak częste wypady na zewnątrz, z samego siebie. Mm-hmm. Bo ty mówisz, że to jest ważna płyta. Myślę, że tak. Nawet mówisz, że to możliwe. Znaczy, myślę, że tak się generalnie twórcy mówią o każdym wydawnictwie, że to jest najważniejsza płyta twojego życia. I ja chciałem na końcu o tym porozmawiać, ale do razu czego zrobimy taki mały pomost. Dlaczego ta? Czy to jest taki wysoki poziom samoświadomości, czy może to jest taki wysoki poziom poddania się, że już świata nie zmienisz? Więc będziesz w tym świecie chroniła siebie. Jezu, jakie inteligentne pytania, ja pierdykam. Nie no, na pewno jakby kompletnie to, zaczynając od najpłytszego poziomu, no po prostu jest wspaniała i ulubiona, bo jest najnowsza, prawda? No tak. To jest klasyczne podejście. Tak, tak. A poza tym, nie wiem, myślę, że dlatego, że ona powstawała w jakiś taki zupełnie ciekawy i nietypowy sposób. Zgadza się ze mną w tej kwestii Foxiu, z którym robiłam płytę, Michał Fox Król. Ona się po prostu wydarzyła, czyli nie możemy odnotować, oczywiście, nie, muszę powiedzieć, rok miałam całkowity kryzys twórczy wszelkiego rodzaju. A na czym to u ciebie polega? Że nie piszesz, nie piszę, nie byłam w stanie nic po prostu. Rok? Rok, prawda. To długo. Ale jestem na takim też etapie jakby szacunku do samej siebie, że po prostu nie forsuję siebie w takich momentach, tylko po prostu uznałam, że kryzys twórczy jest również ciekawym prawdopodobnie doznaniem i godnie go doświadczę po prostu.